Wyznacz x i sprawdź rozwiązanie. X dzielone na 3 równa się 14. Chcemy dowiedzieć się, ile wynosi x, jaka jest jego wartość. To równanie mogę zapisać również jako 1 trzecia x, 1 trzecia razy x równe 14. To jest nadal to samo. Czy napiszesz x dzielone na 3, czy napiszesz 1 trzecia x, to nadal będzie to samo. Jak wyznaczyć wartość tego x? Chcemy pozbyć się tej 1 trzeciej, która stoi przy x. Tutaj, jak wspomniałam, jest mnożenie. 1 trzecia razy x. Żeby pozbyć się tej 1 trzeciej, pomnożę stronami to równanie przez 3. To znaczy pomnożę lewą stronę tego równania przez 3 i prawą stronę tego równania też przez 3. Ponieważ pamiętaj, jeśli mnożysz którąś ze stron, musisz drugą również pomnożyć przez tą samą liczbę. 1 trzecia x przepiszemy. 1 trzecia x mnożymy razy 3 i prawą stronę również pomnożymy przez 3. 1 trzecia razy 3 to jest 1, zatem pozostanie nam po lewej stronie tylko x. X równa się 14 razy 3, ile to będzie? 42. Czyli x równa się 42. Wyznaczyliśmy x. Ale w zadaniu proszę również o sprawdzenie rozwiązania. Jak sprawdzić rozwiązanie? Czy jest poprawne? Należy wstawić rozwiązanie do tego równania. Wstawiamy. Spróbujmy. Wstawiamy. Zamiast x napiszę teraz 42. Sprawdzenie. Napiszę 42 trzecie. 42 trzecie równa się 14. Czy to jest prawda? 42 dzielone na 3. 42 dzielone na 3. Spróbujmy. 4 podzielić na 3 to jest 1. 1 razy 3, 3. Odejmuję, spisuję. 12 na 3 to jest 4. 4 razy 3, 12. Dzielenie bez reszty. Koniec. Wynik to faktycznie 14. Czyli 14 równa się 14. Równanie jest spełnione. X równa się 42. Jest to poprawne rozwiązanie.